Ze sneakersem idzie na mecz, kurde. No Jarek idzie dzisiaj jeszcze na ostatni mecz sezonu. Zobaczyć ostatnia porażka naszego zespołu. Przedostatni mecz, no. Tak? No to nas paprają jeszcze, kurde. Także wiecie, on w tym odcinku jeszcze też występuje. To nie ma, że kurde go tam diabli wzięli. Czemu, nie? Że tak, go diabli wzięli, ale żyje. No. Jeszcze żyje. Jeszcze żyje. No dobra, halo, halo, to ja się też przywitam w tym następnym odcinku. Jarek tu włosy produkuje, bo to, żeby mi w glaca nie było zimno, to białe włosy mi zrobiły, tam wyglądać jak blondynka. A tak na poważnie to tego. Zaczął tu robić taką tulejka toczyć do tych tarcz, kurczę, żeby pasowna taka tulejka, żeby do tych tarcz na ta mało szlifierka było. I teraz taka akcja jest. No, tu już otwór jest zrobiony, wszystko już zrobił, tylko trzeba to splanować. Troszkę splanować, troszkę na wymiar przelecieć, żeby to pasowało, żeby ta tarcza pasowała i powinno być dobrze. A co po tym dalej w następnym odcinku się będzie działo, albo dalej w tym odcinku, to jeszcze nawet nie wiem, bo nie ma planów. Wszystko na szpontanie tu leci. Dobra, się tylko sprawdza, czy wszystko jest podokręcane. Materiał już sprawdziłem, jest dobrze dokręcony. I teraz zaczynamy akcję z planowaniem najpierw tego cholerstwa. To jest ortalon i ona to będę go dać plastik, bo mnie ortalon się kojarzy z ortalionem, a ortalion zawsze tak, wiecie, jak te rękawy tak skrzypiało i mi się to bardzo nie podobało. Dobra, koniec gadki, jademy. Tu jest jakoś taka stalka założona, może być. Posuw tylko w drugą stronę i noża nie mamy na osi. Nóż nie był na osi. Proszę Państwa. Musimy trochę... Z tego planowania to już wyszło idealnie, to może być. Ten nóż musi przyjść dużo, dużo niżej. My sumie powyżej osi byliśmy 3 mm, kurde, to jest dużo. Dobra. Teraz tak. W ten sposób się wyrobia, to się coraz bardziej tutaj wszystko dopasowywuje. Muszę sobie zmierzyć najpierw to tarcza. Tu mamy 32 w środku, poniżej nawet deczko. Dwie deszki mniej jak 32. Dobra, to mamy nasz wymiar wyjściowy jest 32, czyli musimy jeszcze grubo zbierać. Teraz tak, sprawdzimy ten kurs. Druga strona. Mogę się czerpać, a kupuj. Możesz mi jeszcze kawałek ten podrzucić na tego. Dobra, już jestem z powrotem. No, podrzuciłem Jarka, kurczę, bo ten, bo z Lukasem jest to dobre, że Lukas nie pije w ogóle, tylko woda mineralną. No to Jarek jedzie, podrzuciłem go do Lukasa, oni sobie pojadą oba z Lukasem jego autem tam, czy autobusem, czy jakoś. I to sobie tam może po tym coś golnąć. I to jest dobrze. Dobra, my tu byli w toczeniu, teraz już nie pamiętam, co się tutaj działo. Już nie pamiętam, co się tu działo, 32 to było, nie?
poniżej 32, czyli na 30 musimy się przy tego. Jeszcze raz się trzeba wbić w ten system. Na 30. Ja sobie to nawet, kurde, zaznacza. Tu jest taki mały pisak. Najpierw sobie zaznaczyć. Ten jest taki bardzo brzydki. Ten jest taki trochę lepszy. Dobrze, tu nawet te stare tulejki idzie to odznaczyć. O, już to jakoś tak było, nie? Tu mniej więcej na otwór przyłoża, to będziemy widzieć jak ten. Tak, żeby nie uważać za bardzo, tylko żeby nam to szybciej szło. No i dobra. Odpalimy maszynę i jademy z muzyką. Wyłażam jakieś głupoty, bo ten nóż nie jest pod kątem prostym do, w stosunku do materiału. Ja muszę go zobaczyć jeszcze. O, coś ten teges. Teraz będzie lepiej. Jak samym tym brzegiem będziemy tego zbierali. No i tak po troszku. No, powierzchnia wychodzi znacznie lepsza jak była, nie? Od razu wszyscy widzą. Kąt musi być zachowany. Kto to da pierdnął? Koń pierdnął. Ale musiał się, kurde, najeść. Zaczynamy mierzyć, bo my tutaj 34 i jedna dyszka. Tam jest 12 otwór wywiercony. Mamy 30. Ja no chcę sprawdzić jeszcze tu liniowość. Mamy 33 i 7. Tu mamy 33 i 7. Dobra. Czy to widać, ale naturalnie jak cofam, to odjeżdżam od tego popierdółka. Mierzymy. Mamy 32 i... Kurde, czemu ta sygnałka jest tak brudna? Kto to tak opalcował? Jeszcze raz.
Jagnici. A to jest dość mocne nawet pierwieństwo. Kiedyś? Dość tego. Takie sobie dość. No jesteśmy genau 31,9. Pasuje jak pieron. O. Reszta się dotrze na kamieniu. Teraz tak. Też nie musi tak za gęsto wchodzić. Nie wiem jak ta druga tarcza, kurde, tam wygląda. Jeszcze zaraz sprawdzimy tą drugą, ja mam ściągnę z tych szlifier. No i dobra, teraz przypasowałem ją sobie tak na szerokość tej tarczy. Nie wiem, czy my tam, czy ta czerwona więcej nie zrobi na szerokość tej tarczy i będzie dobrze. No tu jeszcze mamy trochę mięsa, żeby się wpakować do środka, powinno się dać normalnie obciąć. Ale to już zrobiłem to ręcznie. By było. Tu jest taki malutki gradzik, tego zaraz jeszcze wychechłam, ale to już zrobię nożem albo siekierą. No to się nie ma co bawić w jakieś tam popierdółki, to tak to fajnie idzie elegancko. O, jedna tulejka by była. Trzeba jeszcze zrobić jedna taką. Ale już nie z tego materiału, bo to taka resztka też była tutaj. Jarek tutaj taka resztka jakoś pusto w środku wziął i już tu nie ma za co złapać, także to sobie opuszczymy, zrobimy zaraz jedna, ale najpierw zrobię sobie ta szlifierkę, żeby przynajmniej jedna strona mógł szlifować, to już będzie coś. Coś będzie można rzeźbić. O, coś ten tegis. Wieroz mi zgasł. Kartka z papieru z drukarki. Zaraz muszę coś drukować. Nawet połówka jeszcze mi się przyjdą. Tak, ten tekst aż tu.
idealnie. Tak byśmy to, życzyli, bo tu mi się jeszcze coś krzywo, mi się troszkę obcięło. No, tak jest dobrze, bo ona jest zapakowana wtedy z wszystkich stron w papierze. Z jednej strony, z drugiej strony i ten środek jeszcze też. Wiadomo, że to nie jest metal, ale tak jest dobrze. Tylko zakładam tak do pół. Dziennie nie zmienią, nie? To można sobie kartka, kawałeczek tam wyciąć. Mam nadzieję, że to kurde tak cholerstwo teraz wyjdzie na pasowanie. O. Trochę mi tu wylazła. Jeszcze nie jest tak, jak bym sobie życzył. Ja jestem ciekawy, ile mi zaś teraz to fajnie ciaśniutko wchodzi i jest ok. Resztę zrobią siłę natury. No tu jakiś klucz do tego. Jest trochę dziwnie w tej szlifierce, że nigdy nie zrobili żadnego takiego nacięcia, żeby to złapać. Kurde, tu powinien na klucz zrobić czy coś. Niczego nie zrobili, co by trzeba było, co by sobie człowiek życzył. Dobra, to potem skontrolujemy, bo z jednej strony jest prawy, z drugiej strony jest lewy gwint. Jest dobrze. No, to się zaraz dopasuje i będzie grało. Jademy z drugą tulejką. Kurczę, tu nie ma miejsca, żeby to cholerstwo. Nie ma miejsca za bardzo, żeby to kurczę, to złapać pierwszeństwo. Kurczę, takie jakieś... Za drugą nie będę puczył. Tu pasuje. To jest optymalna sprawa. Tu tylko trzeba kawałeczek karteczki pomiędzy wpakować i będzie dobrze. Po co coś toczyć, jak coś jest gotowe? Z drugiej strony lewy i to się kurde odkręca pierwieństwa. A nie ma za co złapać. Tu mieli zrobić jakiś bolec czy coś do blokowania tego. Skubańcy nic nie zrobili.
jest kurde z drugą stroną, nie? Wiele tych tarcz też nie zostało. Że tu nie ma się co za bardzo gimnastykować w jakichś toczyniach. Dobra. No. Będzie dobry. Zobaczmy ten lajer. No i szlifierka by była prawie gotowa, tam te stopki, te podstawki jeszcze muszę zrobić i one są tak jak w tej dużej szlifierce, muszą być zrobione nowe, bo to tam już jest odstęp za duży, one są też takie wachliwe, to się kiedyś z całownika zrobi. Teraz obciągniemy tarczę, ja biorę taką starą, normalną, taką do kafelek, co jest do cięcia, do ceramiki, tym przejada, a na końcu jedziemy tym z diamencikami. Ciągna ta tarcza i ta szlifierka nawet zostanie odłożona. Te stopki muszą być nowe zrobione. Bardzo tam gdzie dostać. Dobra, w ten sposób mamy zachowany idealnie krót prosty. I będzie można cokolwiek tam szlifować, ale to jest na delikatne nawiertła, tak powiedzmy do szóstki, a reszta będzie robione na tych dużych. Dobra, razem tylko trzeba jeszcze przykręcić tam, gdzie była. No ja się na Snickersa jeszcze załapowałem jednego. Nawet się nie roztopił. Chciałem jeszcze... Muszę najpierw połknąć tego Snickersa. Chciałem wam jeszcze nowy wynalazek przedstawić. Wczoraj my po niego skoczyli, taki piecyk, malutki, na prąd, do topienia. Taki malutki popierdółek. To agregat chodzi, to prąduje z pieruny. Można go używać, stosować. Kawałek metrówki by się przydał, bo żebym wam jakieś wymiary tu pokazał. To jest taki malutki, ale taka nakrętka się do... Jakie my tutaj mamy wymiary? 250 zewnętrzne.
pierwieństwo 150, nie? 140. A tu z tej strony mamy w środku, bo to nas najbardziej interesuje w sumie. Tu mamy 130 na 75. Głębokość 140. Także takie malutkie popierdółeczki można odlewać. Działo to pierwieństwo. Dobrze. Tylko naturalnie nie tu przy tej rolce, nie? To wiadomo, że to dostanie swoje miejsce, będzie stało gdzie trzeba.